Hej kochani, pomyślałam sobie, że dzisiaj nagram troszkę zabawniejsze wideo. Będziemy przepowiadać płeć bliźniąt. Oczywiście w tym momencie jestem w 24 tygodniu, więc płeć już znamy od mniej więcej 10 tygodni. Co nie zmienia faktu, że kiedy rozwiązywaliśmy te zadania, które znalazłam w internecie, wynik był taki sam. Zaczynamy. Jeżeli ty jesz najbardziej w brzuchu i masz taką piłkę do koszykówki przed sobą, znaczy, że prawdopodobnie to będzie chłopiec. Jeżeli ty jesz proporcjonalnie i wszędzie mniej więcej tak samo, będzie to dziewczynka. Wydaje mi się, że ty jesz najbardziej w brzuchu, więc punkt dla chłopców. Jeżeli w pierwszym trymestrze jest ci bardzo niedobrze i dużo zwracasz, jest to punkt dla dziewczynek. A jeżeli nie masz problemów z nudnościami, jest to punkt dla chłopców. Mi było dosyć niedobrze, więc punkt dla dziewczynek. Jeżeli jesteś bardzo humorzasta, przepowiada to dziewczynki. A jeżeli nie masz zbytnich wahań nastrojów, to są chłopcy. I ja muszę przyznać, że mimo tego, że zdarzają mi się wybuchy płaczu w nieoczekiwanych sytuacjach, raczej byłam i jestem w dobrym nastroju, więc punkt dla chłopców. Jeśli masz bardzo suchą skórę, mimo tego, że wcześniej miałaś normalną, wskazuję to na chłopców, a jeżeli masz normalną skórę w dalszym ciągu lub poprawiła ci się cera, to wskazuje na dziewczynki. Co ciekawe, w pierwszym trymestrze strasznie mi pękały dłonie, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Nie zmieniłam żadnego, nie zmieniłam mydła, nie zmieniłam kremu do rąk, więc to definitywnie wskazuje na chłopców. Jeśli śpisz na lewej stronie, to znaczy, że będziesz miała chłopca. Jeżeli śpisz na prawej stronie, to znaczy, że będziesz miała dziewczynkę. Ja przed ciążą spałam na lewej stronie, a teraz śpię na prawej. Punkty dla dziewczynek. Jeżeli masz bardzo zimne stopy, to wskazuje na dziewczynkę. Jeżeli ciepłe, to na chłopca. I ja z kolei przed ciążą miałam bardzo zimne stopy, a teraz mam ciepłe, więc punkt dla chłopców. Jeżeli przyszły tatuś przybiera na wadze, znaczy to, że będą chłopcy, a jeżeli traci na wadze lub utrzymuje tą samą wagę, znaczy, że to będą dziewczynki lub dziewczynka. Powiem Wam w sekrecie, że mój mąż troszkę przytył, więc punkt dla chłopców. Jeżeli tętno malucha wynosi mniej niż 140, to znaczy, że to będzie chłopiec, a jeżeli ponad 140, to znaczy, że to będzie dziewczynka. U nas wynosiło mniej niż 140, z tym, że jeżeli chodzi o ten wskaźnik, to jest on dosyć niepewny, dlatego że tętno zmienia się bardzo często, więc punkt dla chłopców. Jeżeli masz ochotę na kwaśne lub słone, to znaczy, że to będzie chłopiec, a jeżeli na słodkie, to znaczy, że to będzie dziewczynka. Ja od początku ciąży miałam straszną ochotę na nachos i na ogórki kiszone, więc ewidentnie punkt dla chłopców. Jeżeli dręczą cię bóle głowy w ciąży, to znaczy, że to będzie chłopiec, a jeżeli nie męczą cię w ogóle, to znaczy, że to będzie dziewczynka. Przed ciążą nigdy nie bolała mnie głowa, a teraz niestety zaczynam miewać migreny, więc punkt dla chłopców. Jeżeli bardzo ci się zmieniły piersi, znaczy to, że będzie dziewczynka. Jeżeli nie zmieniły ci się prawie w ogóle, znaczy to, że będzie chłopiec. Wydaje mi się, że u większości kobiet w ciąży zmieniają się piersi dosyć mocno. I u mnie też tak było, więc punkt dla dziewczynek. I ostatni, dosyć śmieszny punkt. Jeżeli włosy na nogach rosną ci szybciej, znaczy to, że będą dziewczynki. Jeżeli rosną ci tak samo lub wolniej, znaczy to, że będą chłopcy. Mi rosną tak samo albo i nawet wolniej, więc chłopcy.
Także chłopcy 9 punktów, a dziewczynki 3 punkty. Co ciekawe, a duża przewaga chłopców potwierdziła naszą płeć. Jestem w ciąży z 2 chłopcami, także kto wie, może te wróżby jednak mają w sobie ziarnko prawdy. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!